Witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania jak zwykle pochodzą od Was. Wy wstawiliście je do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej Płatnicy składekatora bez ZUS. Wy też głosowaliście, żeby ustalić kolejność w jakiej będę odpowiadał, a ponieważ odpowiadam przez godzinę, to pośrednio ustaliliście także na które pytania. Odpowiem, ponieważ łatwiej się dowiedzieć o tym, że ankieta się pojawiła z pozostałych naszych social mediów, z reklam, jakie tam wrzucam. Zachęcam, żebyście zalajkowali pozostałe nasze social media czyli fanpage, wideoprezentacje, mój prywatny fanpage Krzysztof Ater Woźniak, mojego Twittera, mojego Instagrama, chociażby dlatego, że czasem tak już bywa, że może z kontem na YouTubie się coś stać i wtedy. Z social mediów dowiadujecie się, czy możecie się dowiedzieć, co się stało. Także na tych social mediach wrzucam rzeczy, których na YouTubie nie publikuję. No, prosta piłka. YouTube to są filmiki, a filmiki to są, trzeba się przygotować, trzeba nakręcić, trzeba obrobić, itd. itd. Posta na Twitterze, czy na, na fanpage'u, czy zdjęcie na Instagrama robi się dużo, dużo szybciej. Także. Na tych miejscach poruszam dużo więcej tematów niż tutaj na YouTubie. Zachęcam do, um, do lajkowania więc. Dziś taka sytuacja, że pierwsze dwa pytania są do siebie bardzo podobne. W zasadzie drugie py pierwsze pytanie zawiera się w drugim, dlatego też pozwolę sobie je połączyć. Pierwsze pytanie od niezawodnej Romany Makówki, która jest bardzo aktywna na grupie to kto zyska na bankructwie Polski? Drugie pytanie od Adriana Wachnika. To kto kiedy ogłoszą bankructwo Polski i kto na tym zyska, a kto straci. No, podejrzewam, że Adrian nie chciał zapytać, kto zyska na ogłoszeniu bankructwa polski, tylko kto zyska i straci na bankructwie polski, czyli generalnie chodzi o to samo. Bardzo dziękuję obu zadającym pytania, to są bardzo dobre, bardzo ważne pytania. Niestety na czasie. A więc pytanie, kiedy ogłoszą bankructwo Polski? To będzie, to będzie na końcu yy, odpowiedzi na to pytanie, kto zyska, a kto straci. Może zacznę od tego, kto straci, bo to będziemy my. Na bankructwie Polski stracą wszyscy ci, którzy nie wyjadą z Polski, będą dalej tu mieszkać. Yy, to jest taka najogólniejsza odpowiedź. Róż w poziomie tego, jak bardzo stracimy, zależy od tego, ile mamy. Już śpieszę wyjaśniać. Najpierw taka pewna opowieść, przypowieść. Przypomnijcie sobie może ze starych filmów, jak wyglądała sytuacja, w której bankrutowała rodzina. Otóż przyjeżdżali ludzie, zabierali tej rodzinie rzeczy. Te rzeczy były licytowane. Rodzina była w ostateczności wyrzucana ze swojego mieszkania czy, czy domu, bo to na filmach zwykle było dom, i musiała wyjechać, musiała gdzieś się podziać, bo to, co było jej, przestało być już jej. Im to odebrano w celu spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Ok? Czyli. Może zacznę w ogóle od tego, przepraszam, bo nie od tego zacząć. Moim zdaniem nie ogłoszą bankructwa Polski. Moim zdaniem ogłoszą coś, co, czego nie nazwą bankructwem, ale w istocie będzie to bankructwo. To jest bardzo ważne. Nie nazwą tego bankructwem, ale w istocie będzie to bankructwo. Kto na tym straci? No właśnie. Eee, wszyscy, ale na początek stracą wszyscy ci, którzy coś mają. Dlaczego? No, bo zacznie się yy, taka. Jak kiedyś opowiadałem, jak na jakich zasadach państwo może bankrutować i tak dalej. Niektóre państwa po prostu mówią, że nie spłacimy swoich długów i co nam zrobisz, ale to mogą zrobić tylko najsilniejsze państwa, takie jak na przykład Stany Zjednoczone. Polska zostanie raczej zmuszona do spłaty jak największej liczby długów, więc wszystko, co będzie można spieniężyć, zostanie spieniężone. Co pójdzie na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień pójdzie wszystko to, co należy do państwa, do skarbu państwa, a więc wszystko to, co można sprzedać jako państwo, zostanie sprzedane. Czyli lasy państwowe przestaną być lasami państwowymi, staną się lasami prywatnymi. Ziemia, która należy, bodajże teraz to się nazywa AMRIT, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, jakoś tak. Ta ziemia przestanie być ziemią państwową zostanie sprzedana. Tak zwane spółki skarbu państwa, na przykład Orlen przestanie być spółką skarbu państwa, i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko to, co państwo będzie mogło sprzedać, sprzeda. Śmiejecie się, bo jak to rząd będzie sprzedawał lasy, rząd będzie sprzedawał firmy, Kochani moi, to ja wam przypomnę, że Donald Tusk jakiś czas temu chciał sprzedać lasy państwowe, żeby zaspokoić pewne roszczenia, a i e, prywatyzacja to jest coś, co od lat 80. bardzo mocno się rozkręca i to, co kiedyś było państwowe, czyli teoretycznie wspólne, przestało być państwowe, bardzo często za bezcen. E, pamiętacie, może prywatyzację banków za pieniądze mniejsze niż one miały w skarbcach? Albo prywatyzację całych zakładów za pieniądze mniejsze, niż one na drugi rok wykazały zysków. Nawet nie przychodów, tylko zysków. No, za naprawdę śmieszne pieniądze, za bezcen oddawano polski majątek narodowy. To może wrócić. I nie wierzcie w to, że PiS takich rzeczy zrobić nie może. Może, jak zostanie zmuszony, na przykład przez międzynarodowe instytucje finansowe, poparte siłą argumentów amerykańskiej armii, to na pewno to zrobi. A co do terytorium, co do lasów państwowych i tak dalej, to ja przypominam, że Grecja, która, która no, de facto zbankrutowała, chociaż też nie nazywano tego bankructwem, sprzedała część swoich wysp. Niemcom głównie. Taka ciekawostka, także skoro Grecję to spotkało, czemu nie miałoby to spotkać również Polski? To oczywiście przełoży się na los każdego z Polaków mniej lub bardziej wprost, ale to jest dopiero początek problemów, jakie będą. Dlaczego? No bo. Ci, którzy kupią te rzeczy, będą chcieli czerpać z nich zysk. Ponieważ są to rzeczy bardzo często przywiązane niejako do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to żeby czerpać z nich zysk, trzeba będzie doić, ograbiać, dusić Polaków. I tak na przykład, jeśli sprywatyzowane zostaną autostrady, no to musicie spodziewać się podwyżek, opłat za korzystanie z tych autostrad. Jeśli sprywatyzowane zostaną Właściwie miałem powiedzieć linie przesyłowe, ale one już chyba zostały sprywatyzowane i właśnie chyba dlatego tak drogo płacimy za dostarczenie prądu z elektrowni do naszych mieszkań, podobnie jak wodociągi często były posprzedawane i tak dalej. Czyli będzie się dziać na masową skalę to, co już widzimy. Typu, że na przykład usługi komunalne w Polsce są zwykle DNG, czyli drogie i gówniane. Że prąd jest bardzo, bardzo drogi i inne tego typu rzeczy, to będzie się działo na masową skalę. Na masową, bo będzie wyzysk. Zwłaszcza jeśli zostaną sprzedane te firmy jakimś dużym międzynarodowym korporacjom, które już tutaj w Polsce mają jakieś firmy konkurujące do tych, które sprzeda, kupiły. Na przykład, jeśli duża sieć stacji paliw kupi Orlen, no to zmniejszy się zmniejszy się konkurencja na rynku paliw, w związku z tym ceny paliwa podrożeją i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Jak nie będzie lasów państwowych, no to nagle może się okazać na przykład bo go będą prywatne, to nagle może się okazać, że zostaną te lasy wyrąbane, a więc nie będzie już tutaj Lasów nie będzie zieleni, z której można korzystać, a nawet jeżeli nie zostaną wyrąbane, to przestaną być państwowe, zaczną być prywatne, na przykład zaczną tam być jakieś osiedla, budowane, dalej. To wszystko zostanie utracone. Druga rzecz, która dotknie prawdopodobnie nas dużo, dużo mocniej i bardzo, bardzo szybko, to zabieranie nam naszych rzeczy, które są prywatne. Przekonacie się w przypadku bankructwa Polski, jak szybko wasze rzeczy nie są wasze. Być może to być może będzie to się wiązało z jakimś wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a być może nawet nie będzie się wiązało z takim wyrokiem. Tylko przypomnę, że zarządów Platformy Obywatelskiej, Trybunał Konstytucyjny pod wodzą, czy pod światłym zarządem pana, bodajże profesora Rzeplińskiego, Orzekł, że nasze pieniądze w Ofe nie są nasze i przestały być nasze. Także, także także tyle. Pierwsi na pewno to odczują wszyscy ci, którzy mają oszczędności w bankach, bo te najłatwiej zająć. I tutaj znowu nie śmiejcie się, w Grecji na przykład ludzie przez dłuższy czas mogli wypłacać po 100 euro dziennie. No to jak się okaże, że na przykład w Polsce będzie można wypłacać na przykład po 100 złotych dziennie. No dużo pieniędzy, jak masz po prostu kupić jedzenie na dany dzień, ale jak się okaże, że na przykład miałeś jakieś większe wydatki, nie wiem musiałeś zapłacić yy, opłaty, albo na przykład za wynajem mieszkania. W Warszawie to tak około 2000 się płaci, do tego jeszcze yy, za lekarza zapłacić, a przecież lekarz to teraz praktycznie tylko prywatnie, jakieś ciuchy kupić, no bo wiosna idzie i to tak wypadałoby mieć wiosenne, a że się tamto już podarły, to się może okazać, że, że po prostu nie ma pieniędzy na wydatki. Takie bieżące, nie mówiąc już o tym, że jak miałeś te pieniądze w, na koncie, to jakoś na czarną godzinę i tak dalej, i tak dalej. Następnie, prawdopodobnie po takim szoku, że można wypłacać tylko pewne, pewne, pewne ilości pieniędzy, zostanie ustalony. System zaboru tych pieniędzy, czyli jak rząd je będzie zabierał. Zwykle robi się to w ten sposób, że pieniądze są zabierane nie wszystkim, takim najbiedniejszym się zostawia, głównie dlatego, że najbiedniejsi mają tych pieniędzy najmniej, więc i tak nie ma co zabrać za bardzo. A po drugie, zawsze można wtedy powiedzieć, że rząd nie zabiera wszystkim, tylko bogaczom. Takim ludziom, kto to się pewnie złodzieje, pewnie się dorobili robili na przekrętach i tak dalej, tak to ludzie rozumują. No i tutaj przecież kraj potrzebuje, kraj jest w problemie finansowym, no to jakiś taki, no to to, to, to można zabrać, na pewno będzie to nazywane jakąś daniną i na pewno będzie tam słowo Solidarność lub w jakiejś odmianie. Coś takiego, to zostanie ustalone ile komu. Zwykle to jest tak robione, że im masz więcej pieniędzy, tym zabierają ci większy procent. Na przykład, masz milion złotych, to stracisz wszystko. Masz pół miliona, to stracisz 50%. Masz 100 tysięcy, to stracisz 25%. Masz 5 tysięcy, no to ci łaskawie zostawią. Yy, zdecydowanie strach yy, przy takim bankructwie mieć dewizę. Yy, czyli czyli walutę, obce waluty, zwłaszcza dolary, franki, euro, no bo to yy, ich rząd będzie najbardziej potrzebował do spłaty zadłużenia zagranicznego, więc one mogą być zajęte w całości. Bardzo możliwe, że przyjdzie jakiś przykaz, że trzeba się wyspowiadać ze stanu majątkowego gotówki, kruszców, złota, srebra kosztowności, jakieś drogie kamienie. Nie śmiej się, prawie każda pani ma drogi kamyczek w piersiąku zaręczynowym, czasem mniejszym, czasem większym, ale przypominam, że w Polsce rzeczy wartościowe są bodajże powyżej 500 zł, więc nawet jeśli to oczko ledwo co widać, no to i tak można niestety stracić, chyba że rząd łaskawie powie, że... że że jednak pierścionki zaręczynowe i obrączki można sobie zostawić, bo oczywiście takie zeznania majątkowe wszystkich obywateli na pewno będą właśnie szły w tą stronę, żeby zabrać podatki. Prawdopodobnie, ponieważ to nie będzie nazwane bankructwem, to ten zabór będzie nazywany podatkiem, opłatą daniną. Tak się ciekawie składa, że dosłownie kilka dni temu na portalu LinkedIn. Ministerstwo Finansów szukało kogoś, kogo media okrzyknęły tak prześpiewczo dyrektorem kreatywnym do spraw wymyślania nowych podatków majątkowych. Także być może przypadek, a być może rząd już się przygotowuje. Rząd nie bardzo może opodatkować pracę, bo pracy coraz mniej, a im bardziej będzie opodatkowana, tym będzie gorzej z tą pracą. Rząd nie bardzo może opodatkować konsumpcję no bo konsumpcja i tak siada, bo jest recesja, no to zostaje opodatkowanie własności. W przypadku ba faktycznego bankructwa ta własność będzie odbierana w sposób nagły i drastyczny. Ale nawet jeśli nic nie masz, aha, jeśli potem prawdopodobnie będzie jakiś zabór nieruchomości, oczywiście pewnie za pomocą podatku katastralnego, im więcej ich masz, tym więcej będziesz musiał płacić, inne tego typu rzeczy. Potem to, to są ci ludzie, którzy coś mają, ale powiedzmy, że nawet nic nie masz. Nic nie masz, kompletnie nic nie masz. Normalnie sobie chodzisz do pracy, ale nic ci się nie udało zaoszczędzić, samochodu nie masz, po drogach publicznych nie będziesz jeździł. To, że lasy państwowe przestaną być państwowe, ciebie w ogóle nie wzrusza, bo powiedzmy, że siedzisz tylko w domu. Co się stanie? Drożyzna się stanie. To jest, to jest coś, co prawdopodobnie bardzo mocno ciebie dotknie, ze względu na to, że pieniądz krajowy straci na wartości. Bardzo mocno. W związku z tym zrobi się, yy, yy, zrobi się z, obniżenie wartości pieniądza, czyli w tym wypadku złotówki. A to będzie się przekładało na zwiększenie cen w sklepach. Dlaczego? To no bo proste. Im złotówka tańsza, tym wszystko, co importowane po przeliczeniu na złote będzie droższe. Jeśli euro teraz kosztuje powiedzmy 4,50, to coś, co kosztuje 2 euro, to kosztuje 9 złotych. A jak euro będzie kosztowało 20 złotych, to coś, co kosztuje 2 euro, będzie kosztowało 40 złotych. Proste? Proste jak drut. Ale także rzeczy wyprodukowane w Polsce będą drożeć, bo tutaj producent, czy sprzedawca będzie musiał sobie wziąć pod uwagę, że może oczywiście to wyprodukował w Polsce według polskich standardów, polskich cen, polskimi surowcami, ale nie musi to sprzedać w Polsce. Może to również sprzedać za granicę i tam uzyskać bardzo dobrą cenę, dużo bardziej atrakcyjną niż tą w Polsce. A co za tym idzie, będzie sprzedawał głównie za granicę, więc nie będzie towaru, nie będzie towaru, to będzie drożeć. Proste. To się oczywiście przełoży na inflację i i generalnie będzie jedna wielka drożyzna. Za tą drożyzną nie będą wprost szły pensje. Zwłaszcza budżetówka będzie miała generalnie przechlapane, gdyż będą prawdopodobnie pozabrażane płace w budżetówce. A do tego, w zasadzie dobrze to będzie miało tylko wojsko i policja. Wojsko z tego powodu, że rząd będzie o nie dbał, z tego po to, żeby... Um, żeby po prostu nie próbowało zrobić jakiegoś przewrotu. natomiast policja będzie odtrzymania za buzie. Um, e, będzie od trzy, trzymania za buzie społeczeństwa. W związku z tym też będzie musiała być dobrze opłacona. <laughs> Więc niższe pensje, zwłaszcza w budżetówce bezrobocie, a bezrobocie przekłada się zwykle na niższe pensje, bo politycy wiedzą, że, że mogą sobie na to pozwolić. To jest skutek bankructwa Polski. Kto straci? My wszyscy stracimy. A kto zyska? No, zyskają ci, którzy chcą kupić. To tak jak przy bankructwie człowieka lub firmy. O, te rzeczy są wyprzedawane zwykle za bezcen. Ten, kto idzie na licytację komorniczą, um, liczy na to, że kupi bardzo, bardzo tanio. No to kto zyska na bankructwie Polski? Ci, którzy mają pieniądze i będą chcieli przejąć jak największą część majątku Polski. Międzynarodowa finansjera, ci, którzy na przykład będą mieli pieniądze chociażby dlatego, że dostali z tego, co PiS wydrukował. Ci wszyscy, którzy będą chcieli kupować, a którzy będą mieli pieniądze w taki sposób, że PiS nie będzie w stanie im zabrać, bo na przykład będą na zagranicznych kontach albo w ogóle no, PiS nie będzie miał nad nimi władztwa, bo to na przykład będą jakieś zagraniczne podmioty, jakieś międzynarodowe podmioty, nie wiem, może podmioty z innego kraju, może ze Stanów Zjednoczonych. No to ci wszyscy będą jak w raju mieli, bo będą mogli kupić po prostu bardzo dużo rzeczy bardzo, bardzo tanio. Przykle. Kolejne pytanie od Remigiusza Gacka. Czy wystąpiłbyś u Moniki Juruzelskiej, gdyby cię zaprosiła? Ja nie mam zwyczaju gdybać sobie, poza takimi filmikami, typu co by było gdyby, ale to raczej takie filmiki na zasadzie, co by było, gdyby na przykład Polska wygrała Drugą światową, albo co by było, gdyby Alianci nie wbili Polako, nie zdradzili Polski, albo co by było, gdyby Związek Radziecki nie wbił nam kosy w plecy. I, Albo co by było, gdyby nagle przylecieli na Ziemię kosmici? No to takie rzeczy tak, ale poza tym to tak, gdybać nie lubię. Będzie co rozważać, to się rozważy i zdecyduje. Kolejne pytanie od. Tamto przepraszam, był od Remigiusza Gacka, to od Maćka Grobelka. Co się musi zdarzyć, żeby fanatycy PiSu przejrzeli na oczy. Czy to jest ogólnie możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Kochani, Platforma Obywatelska też, która rządziła 8 lat, PiS rządzi dopiero 5 z haczykiem, czy tam około 5, no to um, Platforma ma um, 8 lat rządziła i wydawała się niezatapialna, tak się mówiło, że niezatapialna Platforma. E, wydawało się także, no w zasadzie tylko Platforma może przekładać Platformę. Politycy Platformy Obywatelskiej naśmiewali się z PiSu, jak coś tam mówi, PiS coś tam żądał z mównicy sejmowej, to oni mówili, no to wygrajcie sobie wybory, tak trochę prześmiewczo, wrednie. Też się wydawało, że Platforma będzie rządzić wiecznie, no. No a potem się okazało, że jednak nie, że, że odeszła w niesławie. Słuchajcie, tak to już jest z takimi sytuacjami, tego typu, że zwykle coś się dzieje, co jest taką kroplą, która przelewa czarę goryczy, i najgorsze to może spotkać partię polityczną, to stać się śmieszną. Prawdopodobnie dlatego pis chcę wymienić pana Morawieckiego, bo on dla wielu ludzi staje się śmieszny. Oni się już go nie boją, tylko oni go już wyśmiewają. Z takim impulsem, przez który przegrała platforma obywatelska, był pan, pan, pan prezydent Bronisław Komorowski, który kandydując na, ponownie na prezydenta komorowskiego, po prostu się śmieszył. I to wielokrotnie no i to przegrał wybory z Kretesem, i na tej jakby kanwie no, platforma zaczęła bardzo tracić, bo ta śmieszność bycie partią obciachu. Przeskoczyło z pana Komorowskiego na platformę. Natomiast sukces pana prezydenta Dudy um, wówczas kandydata na prezydenta Dudy jakby przełożył się dał wiatr w żagle partii Prawo i Sprawiedliwość i stąd to się wzięło. E Także tutaj coś, coś, coś takiego błahego może zaskoczyć. Na przykład w przypadku pana Komorowskiego to była ta y, słynna akcja w parlamencie japońskim, choć ogólnie, i z tym młodym chłopcem, który spytał, co ma zrobić jego siostra, bo nie może znaleźć dobrej pracy i mieszka z rodzicami, chciałby mieć własne mieszkanie. No to w zasadzie pan prezydent no, zrobił coś, co chyba można by nazwać odpyskowaniem, że mm, niech zmieni pracę i weźmie kredyt. Jakby to było takie proste. I tutaj też taka niepozorna rzecz może się zdarzyć, i wokół takiej niepozornej rzeczy może się skumulować. To trochę tak jak w cieczy, która jest bardzo o, oziębiona, ale i ma ujemną temperaturę, ale jeszcze nie ma, nie jest zamarznięta. I wystarczy taką ciecz na przykład, uderzyć, wstrząsnąć butelkę i zrobi się taki jakby zaczyn zamarzanie i ona nagle cała zamarznie. Tak samo tutaj wokół czegoś zacząć może kubulować. to może być różne rzeczy. To mogą być rzeczy, które wiele razy przechodziły, bo przecież pan Koborowski nie pierwszy raz się ośpieszał na przykład do księgi kondolecyjnej, w jednym zdaniu, czy błędy ortograficzne zrobił itd, tak i tak dalej. Ale wtedy coś w ludziach pękło, tak samo tutaj. Kolejny raz pan Morawiecki może ostentacyjnie złamać swoje własne obostrzenia. Ktoś z obozu szeroko pojętego PiSu może na przykład, nie wiem, zabrać dzieci na to o jeden raz za dużo. Jakiś inny polityk może skłamać o jeden raz za dużo. Yy, mogą nałożyć o jeden podatek za dużo. Coś takiego, coś takiego, bo niestety fanatycy PiSu obawiam się, że w tym fanatyzmie swoim będą trwać. Yy, z tego powodu, że w ogóle z fanatykami się bardzo ciężko rozmawia. I to są fanatycy każdej partii politycznej, yy, każdej, każdej jednej. No ja mam na przykład przyjaciela serdecznego, który jest fanatykiem Konfederacji. Yy, I on kompletnie nie może zrozumieć, że ja nie jestem fanatykiem. Yy, nie będę wchodził w szczegóły, jak bardzo go ta partia ukrzywdziła, życie mu zmarnowała, rodzina mu się rozpadła. On i tak jest fanatykiem. I. I tak to jest właśnie z fanatykami. Fanatycy nie chcą rozmawiać, do fanatyków nie dochodzą argumenty. Do tego jeszcze należy zwrócić uwagę, że fanatycy PiSu, jak się spojrzy geograficznie, to bardzo często są w takich obszarach, gdzie tak średnia jest kablówka, i tam raczej docierają głównie media publiczne, no, które mają taki przekaz, że Polska to jest kraj mlekiem i miodem płynącym, więc kim oni mają dyskutować? jak oni jak oni no, dowiadują się z telewizora, że wszystko jest super, um, też ludzie w mniejszych miejscowościach ech, w mniejszych miejscowościach tak bardzo nie odczuwają tych obostrzeń, wiesz co innego, jak na przykład siedzisz sobie u siebie w swojej na gospodarce i tam nie nosisz maseczki, a co innego jak siedzisz w bloku i się męczysz, prawda? Um, także Tutaj właśnie taka iskra. Mi się wydaje, że tą iskrą może być na przykład to, jeszcze się w to nie zagłębiałem, tylko z tytułów na Facebooku widziałem, chyba rząd zmienił rolnikom kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym i chyba bogaci rolnicy będą teraz płacić normalnie ZUS, a nie KRUS, czyli będą wielokrotnie wyższe składki płacić, znaczy... Albo tak jak ZUS, coś takiego. W każdym razie no, tutaj widzę, że wokół tego ludzie się bardzo mocno wkurzają. Być może w końcu ludzie z małych miejscowości, to jest głównie lektorat PiSu, którzy przecież też mają pieniądze, wkurzą się na przykład, że nie mogą normalnie pójść do, do knajpy. Coś takiego, ale, ale obawiam się, że właśnie. Fanatyzm, już przechodzimy do kolejnego pytania, że fanatyzm to jest takie coś, co, co po prostu mija, mija. I trzeba też zwrócić uwagę, że ci, którzy byli fanatycznie w kimś zakochani, potem zwykle zmieniają się w fanatycznych nienawistników, więc no, biorąc pod uwagę, jak bardzo zapatrzonych wpis, jak bardzo w nich w siebie pisma tych fanatyków, to może się potem spotkać z bardzo dużą. Dozą nienawiści. Jak według, jakie według Ciebie zawody będą na topie w nowej normalności? Zależy, jaka ta nowa normalność będzie. Wydaje się, że nowa normalność to będzie skrajny ekologizm i nowa normalność to będzie cyfryzacja i, i nadzór. Czyli tu by wychodziło, że zawodami na topie to będą takie zawody jak, jak wszelkie zawody związane z ekologią, czyli jakieś związane z odnawialnymi źródłami energii, z sektorem, tak zwanym tych NGO-sów, na przykład ci, tych ekologicznych itd., itd. itd. Jakieś kwestie związane z nauką, z produkcją mięsa, bez, bez udziału zwierząt, tego typu rzeczy. Wszelkie rzeczy związane z nowymi technologiami, z informatyką, ale także z komputerami, komputeryzacja, wszelkie kwestie związane z nadzorem, z infrastrukturą, z telekomunikacją, z budowaniem sieci nadzoru, kamery. Podsłuchy, inne tego typu rzeczy. No i. No i to chyba z grubsza wszystko. A no i jeszcze, ponieważ społeczeństwo się bardzo mocno starzeje, bo wszystko yy, wszelkie kwestie yy, związane z jakimś biznesem przez internet, a ponieważ pewnie w nowej normalności będziemy bardzo, bardzo mocno odizolowywani od siebie, yy, no to jakieś kwestie właśnie z online'em, z biznesem tego typu rzeczy. Ech, jakie restrykcje zostaną usunięte na kolejnej konferencji? Wydaje mi się, że czy mi się wydaje, że generalnie rząd będzie y, przyciskał śrubę, a nie luzował obostrzenia. Tak mi się wydaje mm, może będzie tak, że rząd, Wymieni jakieś obostrzenia za inne obostrzenia, ale to raczej więcej yy, nałoży obostrzeń niż, niż zdejmie. Wydaje mi się, że stoki narciarskie zostaną zamknięte i wydaje mi się, że będzie kolejne uderzenie w gastronomię i hotelarstwo, chociażby pośrednie. Natomiast na zdejmowanie obostrzeń. No, ja bym nie liczył. Mam nadzieję, że się pomylę. Kolejne pytanie. Rządzący i policja łamią jawnie konstytucję, e, na e, przytaczane artykuły. Odpowiadają treściom rozporządzeń. Jak się bronić w takich sytuacjach? No, ja dodam, że nie tylko rządzący i policja, ale także Sanepit i wiele innych podporządkowanych mniej lub bardziej bezpośrednio służb rzeczywiście yy, no, łamie konstytucję, łamie porządek prawny i pan premier zdaje się sobie z tego sprawę. Przecież przypominam, że pan premier jakiś czas temu zrobił yy, wykład z hierarchii źródeł prawa publicznych. Całkiem dobry, taki powiedziałbym na 3, plus, to. To sporo, jak na pana premiera, no i tam wyraźnie mówił o hierarchii, i mówił, że to nie może być także prawo niższego szczebla, a rozporządzenie to jest prawo praktycznie najniższe, do bardzo niskiego szczebla, tam poniżej tuż są jakieś tam kwestie lokalne tego typu rzeczy, no to nie może być niezgodne z konstytucją. No i rozporządzenia co do zasady w Polsce się wydaje z delegacji ustawowej i ta delegacja to też nie może być taka zaogólna, no i ta ustawa musi być zgodna z konstytucją. Polska konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że takie głębokie restrykcje, jakie PiS próbuje nam nakładać, to tak, ale jeśli wcześniej PiS ogłosi jeden z trzech stanów wyjątkowych, czyli nie będę mówił, jeden z na w, drugi klęski żywiołowej i tak dalej, i tak dalej. PiS tego nie zrobił. Jak się bronić? Hmm... Mi się wydaje, że przynajmniej na razie bronić się sądem. Do tej pory prawie wszystkie wyroki, które znam, znaczy wszystkie wyroki, które znam, więc, więc z ostrożności powiem prawie wszystkie, wyroki właśnie w związku z nielegalnymi krami sanepidu, nielegalnymi mandatami, były przez sądy umarzane. Więc tutaj ta droga sądowa jak na razie wydaje się być dobra. Po prostu nieprzyjmowanie mandatu, idziemy do sądu. A od y, kar, y, a Kary Sadepidowskiej po prostu zaskarżać. Można też się zastanowić nad e, pozwaniem e, urzędnika, który złamał prawo. I tutaj ja sobie zdaję sprawę, że są, jest to najmniej taka jedna strona, co to twierdzi, że fake newsy tropi, i ona mówi, że nie da się pozwać urzędnika, który. Zrobił coś, wydał decyzję z, z naruszeniem prawa? Można. I tutaj mam dwa argumenty. Po pierwsze, Roman Giertych to zrobił, a Roman Giertych to jest, żeby było śmieszniej, pupilek tej, tej części mediów, która twierdzi, że się nie da. Ciekawa ciekawostka, nie? A po drugie, to jest. O robanie Giertychu można mówić wiele rzeczy, ale to jest naprawdę dobry prawnik, więc sądzę, że jak on to zrobił, to nie po to, żeby narazić się na śmieszność i żeby sąd uznał, no ej, ale, ale nie da się pozwać urzędnika za, za, za jego działania ze złamaniem prawa, niezgodne z prawem, więc się da. Druga rzecz, słuchajcie... Generalnie narracja jest taka, że mm, okej, okay, rozporządzenie, rozporząd narracja jest mniej więcej taka, że e, i zaraz wytłumaczę, dlaczego do czego zmierzam. Narracja jest taka, że mm, nie można na przykład pozwać policjanta czy żądać od niego jakiegokolwiek poniesienia konsekwencji za to, że nałożył mandat e, na podstawie rozporządzenia, które jest niezgodne z prawem, e, bo. Co z tego, że to rozporządzenie jest niezgodne z prawem, skoro obowiązuje? No, a jeśli w tym rozporządzeniu będzie, że on ma nie wystawić mandat, tylko zastrzelić na ulicy, to też, yy, drodzy państwo, będziecie twierdzić, że skoro tak jest w rozporządzeniu, to on ma prawo to robić i nie odpowie? Bo mi się wydaje, że nie. Yy, a tutaj nie ma różnicy od strony teoretycznej. Co w tym rozporządzeniu jest? Może kwestie mniej drastyczne. A jak tam będzie powiedziane, że każdego, którego przyłapie bez maseczki, to mam mu się kazać czołgać, albo turlać, albo w jakikolwiek inny sposób go upokorzyć, czy będzie miał prawo to robić? I tu już jest odpowiedź oczywista, że nie. Prawda? I z mandatami jest dokładnie tak samo. Można próbować, e, można próbować em, pozywać takich policjantów, a już na pewno y, sanepidowców. I tyle. Eee, przy, czym, przy czym natomiast na pewno czego nie warto robić. Nie warto się kłócić, nie warto być niegrzecznym, nie warto być aroganckim, warto być grzecznym, miłym, sympatycznym. Ja ze swojego doświadczenia wam powiem, że między innymi z policjantami teraz w czasie tej pandemii tak zwanej, że naprawdę jak się z nimi rozmawia grzecznie, kulturalnie, to oni nawet nie wyskakują, że próbują jakiś mandat wystawić, tylko. Po prostu sympatycznie jest. Tak mi się wydaje, że w policjancie też trzeba zauważyć człowieka, i też trzeba zwrócić uwagę na to, że oni są naprawdę w przerażająco niefajnej sytuacji, że oni z jednej strony wiedzą, że te przepisy są uchylane przez sąd i że im za to potencjalnie grożą problemy. A z drugiej strony dostają przykaz, żeby te daty wypisywać i jak nie będą ich wypisywać, to mogą mieć problemy w służbie, czyli w pracy. Bo policjant służy w służbie, no ale to jest no de facto praca. Także to, to nie jest fajne. Także grzecznie, kulturalnie jest takim policjantem, a potem się odwoływać. Ewentualnie no, zgłaszać, składać te pozwy. Mi się wydaje, że jak mm, będzie nagłośnione w mediach że kilkoro pracowników Sadepidu, wystarczy jeden, dwa, yy, zbankrutuje, yy, przez to, że sądy, różne sądy ponakładają na nich obowiązek zapłacenia, na przykład za dość uczynienia takiego niedużego 10 tysięcy złotych, tylko że na przykład się okaże, że on wydawał na przykład tysiąc takich decyzji i teraz to jest na przykład 10 tysięcy złotych, ale razy 10 i to jest 100 tysięcy, na przykład musi sprzedać samochód, żeby to pokryć, to mi się wydaje, że już, się, że już pracownicy Sanepidu nagle nabiorą ochotę, żeby może nie wystawiać tych kar, bo są nielegalne. Podobnie z policjantami, z mandatami. Także, także tyle. Mm -hmm. Zrobisz kiedyś prawko? Rozumiem, że chodzi o prawko jazdy? Nie wiem. Na razie, na, razie, na razie sobie bardzo dobrze radzę bez. Niekoniecznie trzeba siedzieć za kółkiem własnego samochodu. Kiedy druga część? Co zrobił Beator u władzy? Bardzo proszę o linka może w komentarzu do pierwszej części, bo nie mogę tego filmu znaleźć, a no muszę przypomnieć sobie, co ja tam mówiłem w pierwszej części, po to, żeby nie powtarzać tego znowu w drugiej części. I muszę też sprawdzić, ile ludzi to obejrzało, bo jeśli mało ludzi obejrzało, to nigdy, no bo po co kręcić filmiki, jak mało ludzi to ogląda. Czy rząd, chce czy rząd chce wprowadzić ustawę, która uniemożliwia odmowę mandatu, dlatego że masowo przegrywa w sądach? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest właśnie taki powód. Ja na ten temat mówiłem już w komentatorze. Co z tą książką, o której wspomniałeś kilka lat temu? Jest rozgrzebana jest mniej więcej w dwóch trzecich. Będzie wydana, mam nadzieję, już przed, wakacji, przed wakacjami. Może nie, zaraz powiem dlaczego, ale przed świętami to już mam nadzieję, że tak, ona już jest prawie ukończona. Natomiast lada chwila, mam nadzieję, że jeszcze w marcu, może w kwietniu, będzie wydana inna moja książka, którą napisałem pod wpływem impulsu i pod wpływem tego, że ogranicza mi się wolność słowa mówionego, no to będzie wykorzystanie tego, że jeszcze jest wolność słowa pisanego. I tam powiem to, czego mi zabroniono mówić. Spodziewajcie się naprawdę bardzo, bardzo mocnej książki. Sporo już napisałem i, i, i niedługo będę to komunikował. Być może już nawet to zakomunikowałem, bo kręcę ten filmik z pewnym wyprzedzeniem. Czy rozliczą Srumowskiego za aferę respiratorową? I jeśli tak, to. Kto według pana tego dokona? Moim zdaniem go nie rozliczam. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, ja nie przesądzam o winie pana Szumowskiego za aferę respiratorową. Może jest niewinny. Eee, natomiast wydaje mi się, że wypadałoby go rozliczyć, ale to jest takie moje, wydaje mi się przynajmniej z tego faktu, że był wtedy ministrem, eee, ministrem zdrowia. No i tak właśnie mi się wydaje, że. Że, że, że może warto, bo był co najmniej taki średnio kompetentny. Natomiast nie wierzę, nie wierzę, że ktokolwiek to zrobi. Wydaje mi się, że próbował to zrobić w obecnym rządzie pan Zbigniew Ziobro. Wydaje mi się, że już mu bardzo mocno uświadomiono, że lepiej, żeby tego nie robił. Nie wierzę też, że, że kolejny rząd to zrobi i nie tylko dlatego, że jest spore prawdopodobieństwo, że kolejny rząd będzie również żadne Prawa i Sprawiedliwości, ale przypomnę, że tak jak PiS praktycznie nie rozliczył przez 5 lat żadnego ważniejszego platformersa, tak samo Platforma jak 8 lat rządziła, nie rozliczyła żadnego ważniejszego pisowca. Przypominam, że przed PiSem PiS rządziła 8 lat Platforma, a przed tym Platformą rządził bodajże 2 lata PiS. I zdaje się, że Platforma 8 lat się zarzekała, że wsadzi do pierdla, właśnie pana Zbigniewa Ziobrę. I zdaje się, że mu nawet zarzutów nie postawiła. I znowu nie przesądzam o winie pana z Ziobry. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, za co Platforma chciała go wsadzić. Ale tak to już jest, że oni dużo gadają, oni wręcz obiecują swoim wyborcom, że tych drugich rozliczą i nigdy nie rozliczają. Więc jakoś mi się nie chce wierzyć, że to się stanie. Jak, pa, jak Pana zdaniem będzie wyglądało wykupywanie gastronomii i hotelarstwa? Czy będą to robić firmy, osoby prywatne, czy yy, państwo obcokrajowcy? Ach, to już się zaczęło. Na razie widać, że wykupuje m.in. bodajże państwowy holding hotelowy, czyli że to Państwo będzie wykupywać. Mi się wydaje, że to tak dalej będzie, że rząd trochę wykupi dlaczego? No bo to jest fantastyczny sposób na posiadanie stołków dla, dla swoich, zwłaszcza lokalsów i w ten sposób można bardzo, bardzo mocno zmotywować struktury do rozrastania się. Przykładowo taki hotelik powiedzmy taki typowy hotel wypoczynkowy, bo to takie właśnie najbardziej dostały po tyłku, czyli właśnie takie, takie typu resortowego, jak to się mówi, wypoczynkowego, ja to nazywam, taki hotelik, powiedzmy taki większy, powiedzmy 200-300 pokojów, no to tam trzeba obsadzić prezesa, dyrektora wykonawczego z takich stanowisk bardziej intratnych, kilku menadżerów, jakiegoś PR-owca, eventmana, o Panie, tam to jest 10, może 20 takich etatów do obsadzenia swoimi, prawda? No to yy, powiedzmy, że taki hotel stoi w jakiejś małej miejscowości, no to się komórka bardzo, bardzo mocno rozwinie, prawda? Oczywiście to się bardzo negatywnie przełoży na jakość, no bo wiadomo, że jak szef yy, z nadania politycznego czy szefowa to raczej mniej kumata niż taka, która przyjdzie, bo się zna. No, więc nawet jak dobiorą jej ludzi do pracy, to ona zwykle czy on będzie tam i tak wciskał swoje trzy grosze, więc hotel będzie gorzej zarządzany. Za to będzie drożej zarządzany. A kto będzie musiał ponieść tego konsekwencje? Oczywiście my wszyscy goście hotelowi, to będą mieli gorzej i drożej. <laughs> Swoją drogą muszę to opatentować Gorzej i drożej. Tak, tak, tak ciekawie brzmi. A z drugiej strony, jak taki hotel będzie bankrutował, ponieważ będzie państwowy, to wyciągnie rączkę po państwowe pieniądze, czyli nasze, z naszych podatków. Eee, wydaje mi się, że również będą podmioty zagraniczne wykupować instytucjonalne i prywatne. Tak mi się wydaje. Rozmawiałem ostatnio z kolegą, który mieszka na Podhalu i mówi, że tam właśnie tacy ledwo mówiący po polsku się kręcą. Także to są obcokrajowcy, którzy starali się uczyć polskiego, ale średnio wyszło. No i trochę państwa zagranicze też może kupią, bo to wiecie, to jest wielka, 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 boże... Wielka okazja, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład jest decydentem co do tego, czy. Co do tych największych niewiadomych. Bo zobaczcie, kiedy się opłaca kupić hotel, kiedy się opłaca kupić restaurację. Opłaca się kupić, jeżeli uważasz, że niedługo obostrzenia będą zdjęte. Prawda? No wtedy się opłaca. Bo chyba nikt nie ma wątpliwości. To już ten weekend walentynkowy pokazał. Że my Polacy um, no bardzo, bardzo chcemy powrotu do normalności, chcemy wyjechać, chcemy się bawić, więc jak tylko zniosą to obostrzenia co do hoteli i one zaczną do reszty i one tam będą mogły na przykład normalnie świadczyć usługę w restauracji, normalnie będzie można pójść do i tak itd. itd., itd no to wydaje mi się, że ludzie się rzucą do tych hoteli. Podobnie ludzie się rzucą do restauracji, jak one wreszcie będą otwarte. I wtedy będzie można zarobić tam naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Tylko do tej pory trzeba będzie to utrzymywać i przynosić, będzie to przynosić straty, bo tak mi się wydaje, musiałbym dokładnie zobaczyć, jak PiS po uskuteczniał z tymi nowymi tarczami, ale wydaje mi się, że to jest tak, że że trzeba wykazać straty rok do roku, czyli taka nowo kupiona restauracja, no to pod nowym właścicielem nie mogłaby wykazać strat rok do roku. Więc to się opłaca kupić, tylko jeśli wiesz, że, yy, że, szybko, yy, że szybko te obostrzenia zostaną skasowane. Czyli paradoksalnie duża ilość ofert kupna świadczyłaby o tym, że, że ktoś, przynajmniej liczy, być może wie, że niedługo obostrzenia zostaną poluzowane lub daj Boże, skasowane całkiem. No i tutaj w idealnej sytuacji jest rząd, czyli który działa jakby przez polski holding hotelowy, bodajże tak to się nazywa. No bo oni wiedzą, kiedy zniosą. Tyle. Co ciekawego, co ciekawego przygotowałeś dla żony w Walentynki? Chciałem ją zabrać do restauracji, ale się nie dało, więc zamówiłem żarcie z Knajpy. Uznała, że jestem słodki, ale ja i tak wolałbym ją zabrać do Knajpy. Eee, a reszta to są rzeczy zbyt prywatne. E, I nie będę mam mówił. Aha. Jak Unia Europejska będzie spłacać długi zaciąg zaciągnięte na walkę z koronką? No jak to jak? Z twoich pieniędzy, z twoich podatków. Po pierwsze Unia może wymyślić, to jest całkiem realne, że, ym, że nie będzie ich spłacać, tylko będzie spłacać tylko odsetki, czyli de facto yy, to, co uskutecznia rząd Prawa i Sprawiedliwości. Te długi są już tak duże, że one są nie do spłaty, więc tym de facto tylko... Yy, tylko, tylko odsetki. Unia może próbować też zrobić wielką inflację i będzie też zapewne szła, przynajmniej próbowała pójść w zwiększenie PKB, bo wtedy te długi w stosunku do PKB będą mniej znaczące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, taka jest szansa. Natomiast, no generalnie to się wszystko sprowadza do tego, że spłaci swoich podatków, więc to takie cholera trochę, trochę przykre. No eee. eee. i tyle. A może też powiedzieć, że w ogóle nie spłaci. Zwłaszcza tych obligacji od ludzi. Eee. Czy kiedyś przestaniemy chodzić w maseczkach? Ja mam nadzieję, że tak. W zeszłe wakacje nie chodziliśmy w maseczkach. Jakoś nie było strasznej sodowej gobory, nie. Przed wakacjami też nie chodziliśmy w maseczkach, ale mi się wydaje, że. Mi się wydaje, że długo nie będziemy, że długo jednak będziemy chodzić w maseczkach. Mi się wydaje, że w te wakacje mogą chcieć nam kazać chodzić w maseczkach. W te, w te wakacje nie ma wyborów, więc mogą nam bardzo mocno wciskać te maseczki. Trochę będzie przykre, jak będzie na przykład 30-40 stopni w cieniu, jeszcze z taką przepaską na twarzy szmatką, nie daj Boże, jakąś jeszcze inną formą, no to będzie naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. To, to bardzo mocno zależy od takiego sprzeciwu społecznego. Mi się wydaje, że rząd PiSu będzie chciał zrobić taki numer, że pozwoli chodzić bez baseczek wyłącznie zaszczepionym. Tak, jako mam czujca, mimo tego, że lekarze mówią, że to, nie, że to głupie, bo e, nigdy nie wiadomo, kto uzyska odporność, a kto nie uzyska. One tam mają różny poziom odporności. AstraZeneca chyba daje poziom bezpieczeństwa, czyli na poziomie 60%, czyli że 60% ludzi e, łapie odporność, czyli 40% nie, czyli 40% będzie nadal wektorem. E, ale mimo wszystko mi się wydaje, że PiS będzie próbował zrobić właśnie w taki sposób, że że to będzie jeden z przywilejów dla, dla tych, którzy przyjmą preparat. Bo, bo mam złe przeczucia, że, że może się tak okazać, że, że w praktyce to, to raczej, raczej nieprędko, że się tak wyrażę. Ech. ta baby, dalej. Czy pada zdanie, pan Morawiecki może w niedługim czasie zostać wymieniony na kogoś innego? Tak, może. Są bardzo poważne przecieki, że rzeczywiście pana Morawieckiego chcą się pozbyć. Są nawet nazwiska na takiej giełdzie, że się tak wyrażę, że właśnie pan Obajtek, prezes Orlenu, miałby go zastąpić. Ma spore poparcie. Z tego co wiem, to zarówno gowinowców, jak i y, ziobrystów, y, a to jest 30 posłów. Oni wszyscy, jak się ich spyta, na przykład ostatnio pana Patryka, jakiego spytano, y, to mówią, że no, to jest decyzja to jest wyłączna decyzja największej partii, czyli PiSu, I że tutaj y, no, im nic do tego, ale jednocześnie, że jakby trzeba było, to by go poparli. Um, także tutaj jest 30 posłów na 234. To ponad chyba 30 mają ziobryści i gowidowcy sobie razem. Um, na pewno też tak zwany zakon PC nie lubi pana ziobry. To, jest, to są ci tacy najbardziej wierni wiernych z pana Kaczyńskiego, tam jest sporo tych takich frakcji, które pada Ziobry nie lubi. No i przede wszystkim pan, yy, przepraszam, nie pada Ziobry, tylko pada Morawieckiego. No i przede wszystkim pan Morawiecki no, zaczyna być powoli śmieszny. E, on ma co prawda bardzo duże poparcie wśród zwolenników PiSu, ale to jest mniej więcej poparcie na tym poziomie, co ma PiS, czyli. Tak generalnie to głównie zwolennica, dzisiaj to by bardziej można powiedzieć fanatycy e, Prawa i Sprawiedliwości go popierają, a dla wielu innych no, staje się właśnie takim, takim, takim śmieszną osobą, e, czyli wokół niego się katalizu, kanalizuje niechęć do PiSu i to jest bardzo dla PiSu niebezpieczne. Więc rzeczywiście mogą chcieć go wymienić. oczywiście ta wymiana prawdopodobnie będzie zrobiona na tej zasadzie, że tutaj pan Morawiecki wielki, wspaniały człowiek, wielkie, wspaniałe rzeczy zrobił i teraz idzie na zasłużony właśnie albo odpoczynek, albo na zasłużone stanowisko gdzieś wyżej. Być może pójdzie do Unii Europejskiej, być może pójdzie do NATO, prędzej do NATO, bo Unia Europejska jest rządzona przez Niemców, których pis bardzo mocno zantagonizował. Więc tam raczej nie będą chcieli pójść na rękę, tak jak poszli Platformie Europejskiej i de facto przygardęli pana Tuska. Natomiast NATO jest dominowane przez Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone wielokrotnie pokazały, że jak się dużo rzeczy kupi, na przykład drogiego i nie do końca potrzebnego uzbrojenia, to oni wtedy jakieś tam przysługi mogą zrobić. Więc tutaj jakaś kariera w NATO, moim zdaniem, przed parem monrawieckim stoi otworem. Co sądzisz o CBDC, upadku systemu monetarnego i klasycznej bankowości <laughs> na rzecz światowej wirtualnej waluty prosto z banku centralnego? Zdaje się, że na razie to nie jest na, na poziomie światowej wirtualnej waluty prosto z banku centralnego, tylko na zasadzie takiej, że każdy bank centralny będzie emitował swoją wirtualną walutę i później to dopiero się może połączyć. Ale na razie nam jeszcze tego nie zakomunikowano. Zdaje się, że pierwszym bankiem centralnym, który wypuszcza swoją kryptowalutę są chyba, jest chyba chiński bank centralny. No, mi się to o tyle nie podoba, że taka kryptowaluta no, nie będzie miała takiej cechy, że jest wolna. To, czyli to de facto będzie waluta elektroniczna, pieniądz elektroniczny, czyli to będzie coś, co podpada pod walkę z gotówką, a gotówka, banknoty, no to jest nasza wolność. To jest coś, o co musimy walczyć, bo dzięki temu możemy po pierwsze kupować rzeczy, um, które chcemy, i nikt nam nie zagląda, co kupiliśmy. A to naprawdę nie powinno być tak, że nasz bank wie szybciej od nas, że nasza żona jest w ciąży, bo bo popłaciła kartą za test ciążowy, a potem płaciła kartą za za ten za laktator i, i, i za pieluszki dla, dla niemowlęcia, więc bank łącząc te trzy fakty uznaje, że kupiła test ciążowy dla siebie, wykonała go i, 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 i wyszło jej dodatnio, bo kupiła sobie laktator. Eee, oczywiście może dojść do innych wniosków, jeśli ma takie dane, że na przykład nasza żona jest już po menopauzie. A za to mamy córkę, od której bank wie, że ma chłopaka, bo, bo wie, bo na przykład często w knajpach jej karta jest używana i innego pana, więc mogą w ogóle wiedzieć, jak jej chłopak się nazywa, no to wtedy uznają, że, że zostaniesz dziadkiem. I naprawdę takie rzeczy to powinien się dowiedzieć od swojej żony, od swojej córki, a nie od, a, a nie od tego, że bank ci przyśle ofertę na fundusz inwestycyjny dla potencjalnej wnuczki lub wnuczka, nie? No właśnie, ale pamiętajmy, że ludzie różne rzeczy kupują, na przykład, na przykład leki, i znowu tutaj nie fajnie będzie, jak bank, na przykład, dowie się, że jesteśmy przewlekle chorzy, bo może na przykład sprzedać tą informację z firmy ubezpieczeniowej, i ona nam podwyższy składki. Ale również brak gotówki to skazanie na system bankowy, a ten system bankowy jest bardzo zawodny. Ostatnio jakiś tam bank znowu się pomylił i znowu zabierał ludziom z konta więcej pieniędzy niż powinien. Jak na przykład płacili kartą. I teraz wyobraź sobie, że taki bank się pomyli i ci wyzeruje do zera konto. I z czego ty będziesz żył, jak nie masz gotówki? Albo na przykład rząd uzna, że jesteś nieposłuszny, w związku z tym zablokujemy ci konta. I, i jak ty będziesz żył jak ty będziesz miał zablokowany kontakt nie masz gotówki jak w ogóle gotówka nie istnieje no właśnie no właśnie i to yy, dlatego, i z tego powodu mi się tak średnio to podoba jakie pan przewiduje scenariusze gospodarcze dla Polski na, na najbliższe pół roku yy, mi się wydaje że przez najbliższe pół roku jeszcze mało się będzie działo czyli scenariusz gospodarczy będzie taki że pis dalej będzie Zadłużał nas i przyszłe pokolenia, bo te długi są niemożliwe do spłaty, albo przynajmniej nie w najbliższym czasie. Będzie dalej masowy dodruk pieniądza, przez co będzie inflacja i osłabienie wartości złotówki. Będzie gigantyczny fiskalizm. Prawdopodobnie będzie już opodatkowywany majątek, posiadanie. <laughs> No I to chyba wszystko. Generalnie, a i do tego jeszcze będzie, oczywiście, um, propaganda sukcesów, że wszystko jest super, że wszystko jest genialnie. Czy Unia Europejska poprzez zaostrzenie norm emisji CO2 chce doprowadzić do pozbycia się azjatyckich firm motoryzacyjnych, tak aby zostały tylko francuskie i niemieckie? Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Chiny są. Na tyle mocne w tej chwili, że jak będzie trzeba, to zrobią samochody o dowolnych parametrach. Co gdyby w Rosji przejęła władzę demokratyczna opozycja? Hmm. Myślicie, że w Rosji istnieje demokratyczna opozycja? Na pewno istnieje opozycja. To fakt, istnieje opozycja, ale czy ona jest demokratyczna, czy ona jest z jakiegoś nadania? Wiecie. Mnie bardzo dało do mm, myślenia, jak ostatnio wrócił ten mm, opozycjonista do Rosji. Oni próbowali go wykończyć, jeżeli tego nowiczoka on y, uciekł, czy został wywieziony na leczenie za granicę i, i potem tak grzecznie wraca, przecież on musiał wiedzieć, kurczę, skoro chcieli go wykończyć, to jasne było, że nie pozwolą mu tak po prostu po Rosji chodzić po ulicach i cieszyć się dobrym zdrowiem. Więc albo spróbują go wykończyć znowu, albo go zamknął w pierdlu po sfingowanym procesie. Także naprawdę mógł wrócić tylko fanatyk, albo człowiek, komu ktoś inny kazał wrócić. Na fanatyka nie wyglądał, ale, ale może był fanatykiem. Na pewno jest to bardzo, bardzo dziwne. Ale zastanawiam się hmm, właśnie, jak to było. Czy partie polityczne zostawiały na ciebie jakieś pułapki albo próbowały znaleźć na ciebie jakieś haki? Oczywiście, że tak. A jak nie znalazły, zwłaszcza taka jedna, to no to szkalowały i kłamały, nie? zwłaszcza taka jedna, która uważa, że moim obowiązkiem jest ich wspierać, i nie może zrozumieć, że ja uważam, że jedyne obowiązki, jakie mam, to względem swoich widzów. E... Czy już nasz kraj jest zadłużony ponad miarę, według polskiego i innego liczenia długu jesteśmy w okolicach konstytucyjnych 60%. Mi się wydaje, że już nawet żeśmy przekroczyli też konstytucyjne 60%, także tak, już jesteśmy zadłużeni ponad miarę. Zdecydowanie tak. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zasłużę na łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!